magazynki. Wiecie, że je uwielbiam? A już w szczególności ten egzemplarz. Mamy tutaj kosmiczną siłę ognia, ponad 3200 uszkodzeń na minutę. Brakuje tylko odrobinę pocisków, ponieważ, no niestety, bardzo często się kończą. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Multi i dziś mam dla was potyczkę na amerykańskim magazynku 10 poziomu T-57 Heavy Tank. Pojeździek, który ma tylko 36 pocisków i uwierzcie mi, bardzo szybko jest w stanie je wystrzelać, ponieważ po prostu szybciutko ładuje. No i co, moi drodzy? Potyczka, którą dzisiaj mam dla was, to starć na mapie Himmelsdorf w losowaniu z samymi dziesiątkami, więc nie jakieś tam łatwe starcie na ósemki. Celowo, wiadomo, trudniejsza bitwa. I tutaj bohater będzie oczywiście walczył z wieloma dobrze opancerzonymi pojazdami, jak na przykład Maus, więc spodziewajcie się sporo golda wystrzelonego właśnie w tego potwora. Teraz widzimy jego bok wieży, no i oczywiście to jest miejsce, gdzie, o proszę bardzo, nawet z golda może nie wejść, ale 3-4 to wciąż bardzo dobry wynik i mamy tutaj fajny początek tej bitwy. 2000 uszkodzeń w minutę. No słuchajcie, no jeżeli dycha robi 2000 w minutę, no to czy to jest źle? No 2000 można w teorii zrobić godziną, wiecie, jedziecie godziną, widzicie jakiegoś tam heavyka i pyk 2000 jednym strzem, ale tutaj mówimy o czołgu ciężkim, prawda, który jednak nie ma troszeczkę większe możliwości, jest bardziej wytrzymały, więc no jak dla mnie po prostu bajka. No i co, moi drodzy? Oprócz tego, że obejrzymy sobie tą bitewkę, chcę ogłosić, kto wygrał ostatniego giveawaya na 2 razy po 1000 zł, więc teraz widzicie, moi drodzy, tych szczęśliwców. Pamiętajcie o tym, aby odebrać podarunki. I oprócz tego, moi drodzy, mam dla was kolejnego giveawaya, znów na 2 razy po 1000 zł. Wystarczy tylko, że subskrybujecie ten kanał z dzwoneczkiem, polubicie ten film i napiszecie komentarz z waszym nickiem WOT i odpowiedzi na pytanie. Jakie pytanie, moi drodzy? Ano na pytanie, jaki jest wasz ulubiony magazynek, po prostu 4. tier, 5. tier, 10. tier, nieważne jaki, ale żeby napisać jakiegoś swojego ulubionego. Ja na przykład bardzo lubię T-57 Heavy, bardzo lubię obecnie Kranwagna, właśnie to jest trudno wybrać, który bardziej, bo po prostu ten ma super siłę ognia, ale z drugiej strony Kranwagna ma troszeczkę lepsze opuszczanie działa, no ale to jest na przykład nie ma penetracji i to mnie boli, że Kranwagna penetracji ma 300 na goldzie, ten ma 340, więc tym, jak zobaczę jakiegoś siewika, to się nie boję, że nie będę przebijał, najwyżej raz się odbije. Kranwagna naprawdę trzeba bardzo dobrze przymierzyć, bo łatwo jakieś totalne warzywki i na przykład 0 pocisku z magazynka, bo nic nie weszło, za mało penetracji. Także tak się zdarza. No i co? Jeżeli chodzi o bitwę, wynik wciąż jest całkiem w porządku. 5 do 5. Teraz nasz celownik, no to jest po prostu cudo, wypełnił WZ-111 model 5A. Słuchajcie, no jeżeli ktoś wyjeżdża w ten sposób pod T-57 Heavy Tank, to ja powiedziałbym, że nie ma dla niego litości. Po prostu spłynie. Teraz bohater troszeczkę tutaj zasłania Mausowi. Nie wiem do końca, czy on to widzi, czy to jakieś celowe zagranie, mam nadzieję, że nie celowe, ale Maus na pewno mógł się wnerwić, bo miał bicie, ale za każdym razem tak naprawdę mu zasłanialiśmy. Mogło to wynikać z tego, że bohater po prostu faktycznie bardzo się zagapił, sam szukał bicia, albo po prostu chciał zasłonić. Tutaj akurat trudno będzie to ocenić. No i moi drodzy, kończymy obiekta 277, na pewno bardzo słaby magazynek w tego obiekta, ponieważ no dużo nieprzebitych strzałów. Do tego jeszcze, proszę bardzo, artyleria się obudziła, 433 uszkodzenia od obiekta 261, a artyleria na Himmelsdorfie może być upierdliwa, to nie jest tak, że na mapach miejskich ona nic nie robi, a już szczególnie na takim Ruinbergu, tam to dopiero ma dobry bić na środek. No i teraz fajny strzał w Baczata, ale naszym celem ważniejszym będzie Centuriona X, który na pewno będzie chciał teraz tutaj zająć pozycję na wieżyczkę. Wcześniej jednak jeszcze kończymy Sheridana. Dobry magazynek Sheridana, wszystko weszło. Akumulacyjne pociski, powiem wam wprost, rzadko kiedy wchodzą z taką skutecznością w tego lighta, dlatego w niego lepiej strzelać jednak pociskami, wiecie, przeciwpancernymi, podkalibrowymi, raczej nie kumule, raczej nie hajki, one wchodzą często za na przykład 100, co nie, więc warto mieć to na uwadze.
Teraz polowanie na grillę 15, który trafia nas mocarnie za 771. Bohater na pewno zapamięta ten strzał. I jeszcze teraz przyjęty pocisk od Centuriona. Mimo tego, że zebraliśmy, ciśnimy na niego. Wydaje mi się, że on zdąży w nas jeszcze przynajmniej raz strzelić. Musi mieć 100% skuteczność. Przebijamy go, to jest dobra wiadomość, ale zbieramy kolejny pocisk, przez co jesteśmy już na ogrysku 239 HP, a pocisków też malutko. Tylko 7 sztuk, domyślnie mamy 36 i tak jak powiedziałem, moim zdaniem tutaj spokojnie powinno być z 50, ponieważ naprawdę bardzo często pojazd ten, tak jak Batchatinion, zostaje bez pocisku i to jest po prostu smutne. Sytuacja prezentuje się obecnie fatalnie. Mamy grillę 15, który ma dużo życia, i po naszej lewej stronie bohater na niego wyjedzie, no wątpię, no bo to będzie samobójstwo. On na pewno tutaj mierzy. Na szczęście nasz Lewandowski kończy teraz artylerię, ale to wciąż oznacza, że rywala mają jeszcze Centuriona i obiekta 430. Grillę 15 wyjeżdża, dostaje od nas raz, odbija się od nas, to jest niesamowita szansa dla nas, aby go teraz skończyć. Jeden strzał, kończymy go, pan Bagetka, no, zwarzywił. Na pewno tutaj będzie mu smutno po tej akcji, powinien nas przebić, powinien to wygrać, a jednak się odbił. Nasz pancerz zrobił robotę. Informuję was, że nasz pancerz na kadłubie jest bardzo dobry, 228 mm na froncie. Wieżyczka jest jednak słabsza i ona ma 152 mm, także patrząc na pancerz, no lepiej to wygląda z kadłubem. Ale też zależy jeszcze oczywiście, które miejsce kadłuba. To co teraz widzimy, moi drodzy, to sytuacja już tragiczna. Rywale przyjmują bazę, mają dużo życia, prawie 2000, a my mamy tylko 3 pociski. Na logikę, no nie zabijemy ich, no chyba że to będą wysadzenia albo podpalenia, więc potrzebny byłby cud, chyba że ewentualnie by się rozbili o skałę jakąś, o jakąś ścianę, nie wiem, skoczyli z mostu, no nie wiem, ale tutaj żadnego mostu nie widzę. Bohater, mimo tego, że miał minimalne bicie, oddał strzał w Centuriona, ogromne ryzyko, teraz czy strzeli w jego wieżyczkę, znów strzela w takim dość niepewnym trybie. Ma jeden pocisk, Centurion ani razu nas nie był w stanie tutaj trafić z uszkodzeniami. 12 sekund do przejęcia bazy, cały czas ciśniemy, 10 sekund. Mamy bić na Centuriona przez okienko, jeżeli chcemy, wyjeżdżamy. Mierzymy w Centuriona, przebijamy go, ale nie mamy już broni. I obiekt 430 przyjmuje bazę, sekundy do przejęcia, baza przyjęta, bitwa przegrana. Nawet gdybyśmy mieli pociski, no to i tak to by było przegrane. To po prostu byśmy nie zdążyli, tak? Uważam, że to jest cudem, że te ostatnie 3 strzały weszły w Centuriona. Naprawdę, to były tak ryzykowne strzały, że ja bym ich na pewno nie oddał. Od razu mówię, ja bym nie strzelał, bo po prostu to się wydawało, że nie wejdzie. To był taki malutki fragment wieży, że no nie opłaca się ryzykować aż tak. A jednak bohater to robił i wchodziło, więc no mega oczywiście gratulacje, tak? 11 tysięcy uszkodzeń, 7 fragów, ale no ja pewnie bym miał inną skuteczność. Szkoda, że ten 430 z drugiej strony przyjmował bazę. Ile miał HP? On miał 800 życie, więc no 2 strzały. Przynajmniej 2 strzały. No najlepiej byłoby mieć 3. A już 4 to w ogóle byłby dobry zapas, więc kurde, chciałbym, żeby ten pojazd miał więcej pocisków. To byłoby super, ale no jak widać, raczej nic się w tej materii nie dzieje. Dużo pojazdów tak ma, że po prostu brakuje im pocisków. Bardzo podobna sytuacja jest na Batchacie. Można byłoby robić Batchatem, robić, nie wiem, tam 12 tysięcy uszkodzeń, 13 tysięcy, ale zawsze brakuje tych pocisków, amunicji. Tutaj pewnie też byłyby rekordy po 15-16 tysięcy, bo ten czołg ma ogromny potencjał, ale trzeba byłoby zwiększyć ilość pocisków. Ciekawy jestem, czy też byście chcieli, aby taka była opcja, aby, nie wiem, był taki moduł, takie wyposażenie, że można przewozić właśnie więcej pocisku. To byłoby super. Na pewno na niektórych pojazdach można byłoby to rozważyć. No ale dobra. Wydaje mi się, że to tyle na temat tej bitwy. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Pamiętajcie o giveawayu i oczywiście życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.